Na co dzień ścigają kierowców łamiących przepisy, a dzisiaj ścigali się z czasem. Jednak zanim każdy z reprezentantów jednostek Policji Śląskiego Garnizonu wystartuje, musi dobrze poznać tor. Raz, dwa. Funkcjonariusze mieli za zadanie wykonać slalom, ósemkę i przejazd po przeszkodzie. Im więcej błędów, tym gorszy czas. Z pozoru wydaje się łatwe, ale jednak zapanowanie nad tą ilością tych koni, nierzadko ponad 100 pod siodełkiem, no więc naprawdę te umiejętności muszą być dobre i dobry balans ciała. Może się wydawać, że jazda po torze ma raczej niewiele wspólnego z codzienną służbą, jednak panowanie nad motocyklem ma kluczowe znaczenie. Policjant dociera na miejsce, w korku na przykład, jak jest jakiś zator drogowy, to w tym momencie policjant na motocyklu jest dużo szybciej niż radiowozem i w tym momencie takie samochody, które bardzo gęsto stoją na jezdni, są w trakcie tutaj ruchu, imitują różnego rodzaju podobne sytuacje i właśnie wtedy przydaje się ta precyzyjna jazda. Oczywiście jazda szybka również jest ważna, ale zawsze rozpoczynamy od jazdy precyzyjnej, a później przechodzimy do szybkości. Dzięki tym zawodom policjanci mogą porównać swoje umiejętności do tego, co potrafią koledzy. Rywalizacja odbywa się nie tylko pomiędzy pachołkami i nie tylko na motocyklach. 33 najlepszych policjantów garnizonu śląskiego to oczywiście sprawdzenie ich umiejętności praktycznych, bo to wszystkim praktyka tutaj, oraz teorii, bo policjanci też będą pisali test wiedzy w zakresie znajomości przepisów ruchu drogowego, przepisów prawa. Najlepszy policjant będzie reprezentował Śląski Garnizon w ogólnopolskich zawodach policjanta roku ruchu drogowego, które odbędą się w czerwcu w Kielcach.